Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku między innymi o ukraińskich siatkach szpiegowskich w Polsce. Pytanie, co wiemy dziś na temat tych rozbitych siatek szpiegowskich składających się z Ukraińców? Co wiemy po kolejnych zatrzymaniach? Jaka była skala zagrożenia? Jakie są potencjalne zagrożenia przed Polską i Polakami w ciągu najbliższego. Czasu. W tym kontekście przyjrzę się także raportowi Najwyższej Izby Kontroli o ochronie infrastruktury krytycznej w Polsce. Jak to wygląda? Czy w tej sprawie coś się zmieniło? Jak wygląda nasze bezpieczeństwo? No i wreszcie temat bezpieczeństwa międzynarodowego. Wypowiedź bardzo kontrowersyjna litewskiego ministra spraw zagranicznych, który chce wrócić do pomysłu wysłania wojsk państw członkowskich Unii Europejskiej na, Ukrainie, na Ukrainę. Pytanie, czy. Jest to na dziś realne i jakie miałoby potencjalne skutki? Pytanie także, dlaczego Litwa jest cały czas w tej forpoczcie, można powiedzieć, jastrzębi w Unii Europejskiej i w NATO, jeżeli chodzi o konfrontację z Rosją. Zapraszam Państwa do subskrypcji, do wspierania mojego kanału, do komentowania, lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Lubelska policja wczoraj, 23 października 2024 roku, poinformowała o zatrzymaniu Ukraińca poszukiwanego za działania na rzecz obcego wywiadu i za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To był jeden z członków 16-osobowej siatki szpiegowskiej rozbitej. Rozbitej przez ABW latem bieżącego roku. Także na, w podcaście geopolitycznym informowałem Państwa o tym, że ta siatka szpiegowska, która działała przeciwko Polsce, składała się w większości z Ukraińców, byli to w większości obywatele, obywatele Ukrainy. Co ciekawe, niektórzy z nich posiadają, posiadali status uchodźców wojennych. To pokazuje, w pierwszej kolejności jak słabe było sito jeżeli chodzi o przyznawanie statusu tak zwanych uchodźców wojennych jakie słabe było sito jeżeli już sam fakt że z tych milionów obywateli Ukrainy którzy przejechali przez Polskę po 24 lutego 2022 roku. Zaledwie no, niewielka część otrzymała status uchodźców, a wśród tych osób, którym przyznano status uchodźców, są ludzie, którzy działali na rzecz obcych wywiadów. To jasno pokazuje, z jak potężnym problemem dzisiaj mamy do czynienia. To nie jest problem przeszły, to że tam 16-osobową siatkę szpiegowską rozbiło ABW, czy zatrzymało takich, czy innych ludzi, o, o których jeszcze dzisiaj powiem, no to to jest wierzchołek góry lodowej. To pokazuje skalę problemu. A prawdziwe problemy dopiero niestety przed nami. Chciałbym się na chwilę skoncentrować na tej sprawie, o której poinformowała wczoraj lubelska, lubelska policja. Ten 45-letni Ukrainiec tak naprawdę, można powiedzieć, zjechał wzdłuż i wszerz. Polskę. Działał no, na bardzo szerokim ob obszarze, bo i w Białej Podlaskiej, i w Rzeszowie, i w Warszawie, i w przemyślu, i w medyce, i w innych miejscowościach na terenie całego naszego kraju. To jest tak, że ten człowiek. Prowadził działalność sabotażową, działalność dywersyjną, rozpoznawał obiekty infrastruktury krytycznej, w tym obiekty wojskowe, porty morskie. Cała ta siatka szpiegowska przygotowywała ataki na obiekty infrastruktury krytycznej, czyli te wszystkie istotne obiekty, systemy, które są kluczowe dla funkcjonowania państwa polskiego. Mamy szereg innych informacji na temat tego, że że tak naprawdę ta skala zagrożenia, skala zagrożenia dywersyjnego cały czas się pogłębia, cały czas się pogłębia. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie, którym Polska pomogła, której zwykli Polacy pomagali, i ta pomoc sięga już blisko 5% PKB, jeżeli chodzi o Polskę. No, właściwie nie przyniosła Polsce i Polakom niczego. No, bo oczywiście nie mówimy tutaj o propagandowych wstawkach typu, że jeżeli Polska nie będzie pomagać Ukrainie, to wojska rosyjskie będą na granicy z Polską. No, bo to jest oczywiste, że wojska Federacji Rosyjskiej od początku istnienia III Rzeczpospolitej są przy granicy z Polską. Na, jeżeli chodzi o obwód Kaliningradzki, a od utworzenia państwa związkowego Rosji i Białorusi, to jest ponad 600-kilometrowa granica między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi. Rusi, gdzie nie tylko stacjonują rosyjscy żołnierze, ale także rosyjska broń jądrowa. Więc mówienie o tym, że pomaganie Ukrainie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa polskiego jest absolutnym, absolutną nieprawdą. Tym bardziej, że widzimy, iż wpuszczenie milionów obywateli Ukrainy spowodowało nie tylko liczne problemy finansowe liczne problemy społeczne, ale także wzrost przestępczości zorganizowanej i niestety także wzrost zagrożenia szpiegowskiego i to, to jest oczywiste, że wielkie migracje, to wiemy z historii, zawsze służyły do plasowania, do lokowania, do umieszczania agentury nielegalnej, czyli agentury pozaplacówkowej, poza placówkami dyplomatycznymi w kraju przeciwnika, no i Oczywiście mamy tego, mamy tego dzisiaj skutki, tym bardziej, że większość tych siatek rozbitych, o których informowała ABW, to jest, to, to są siatki bardzo niebezpieczne, to są siatki, które miały na celu paraliż państwa polskiego. No, trzeba też rzeczy nazywać po imieniu, uderzenie w infrastrukturę krytyczną, to jest nic innego, jak próba sparaliżowania. Sparaliżowania właśnie funkcjonowania państwa, państwa polskiego. Obiekty infrastruktury krytycznej to m.in. systemy dostarczające wodę, oczyszczające wodę, to są systemy energetyczne, to są systemy łączności, komunikacji. No, uderzenie w to od wewnątrz państwa polskiego spowodowałoby niewątpliwie potężne problemy, które odczułby każdy Polak. To musimy sobie zdawać sprawę. Dochodzą do nas kolejne informacje o zatrzymywanych obywatelach Ukrainy, którzy prowadzili taką nielegalną działalność. Między innymi część z nich chciałaby się poddać dobrowolnej karze więzienia, ale okazuje się, że sądy się też nie przychylają do tego, ponieważ okazuje się, że to zagrożenie było naprawdę bardzo bardzo duże. No i warto w tym kontekście przyjrzeć się raportowi Najwyższej Izby Kontroli, zobaczyć czy wobec tak Potężnych problemów, które zgotował nam rząd w Warszawie, no bo też trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To, co się stało po 24 lutego 2022 roku, kiedy cała śmietanka, cały establishment III Rzeczpospolitej, stołowy wsparł wpuszczanie milionów Ukraińców do Polski... Stworzyło to potężne problemy, i w tym kontekście trzeba to skonfrontować ze stanem obiektów infrastruktury krytycznej. Jak wygląda ta ochrona i czy rzeczywiście ona się yy, polepszyła? Dwa lata po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, która no, rozpoczęła się w 2014 roku, a nie w 2022, jak próbują nas przekonywać media, yy, media głównego nurtu, Najwyższa Izba Kontroli opublikowała, Raport. Raport z kontroli, która była prowadzona w latach 2015-2016. W październiku 2016 ujrzał światło dzienne ten raport i jest szereg bardzo interesujących, bardzo interesujących wniosków. Między innymi tutaj przytoczę kilka fragmentów, bo one są istotne. Jeżeli chodzi o obiekty infrastruktury krytycznej w Polsce, to ich spora część, która była kontrolowana, nie obejmowała ochrony fizycznej wszystkich obiektów. Część terenów, na których znajdowały się obiekty infrastruktury krytycznej, nie była właściwie zabezpieczona przed wejściem osób nieuprawnionych. Brakowało mi monitoringu wizyjnego. Wejścia do niektórych obiektów nie spełniały norm bezpieczeństwa. U większej części skontrolowanych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej nie wprowadzono rozwiązań na, na wypadek wystąpienia zdarzeń sabotażu lub wyrządzenia szkód przez pracowników na terenie obiektów infrastruktury krytycznej. We wszystkich skontrolowanych podmiotach niewyodrębnionego kluczowego, ze względu na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej personelu. W znaczącej większości podmioty te nie określały też procedur umożliwiających sprawdzenie wybranego oferenta, który wykonuje usługi dla operatora infrastruktury krytycznej. Do tego dochodzą przypadki różnego rodzaju niezrealizowania. Rekomendacji dotyczących audy... rekomendacji audytu sieci informatycznych, i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa nieprawidłowości od 2016 roku, i niestety, szanowni państwo, nic od tamtego czasu, nie było żadnej wielkiej rewolucji, jeśli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. Ta ochrona jest traktowana absolutnie po macoszemu. To zresztą, w jaki sposób, w jak łatwy sposób Ukraińcy przenikają do różnego rodzaju. Istotnych kręgów w państwie polskim, chociażby kręgów decyzyjnych, też każe stawiać pod znakiem zapytania a skuteczność kontrwywiadu, bo mimo tego, że chwa chwali się i policja, i ABW zatrzymywaniem takich czy innych obywateli Ukrainy, którzy są podejrzewani o szpiegostwo czy o działania dywersyjne na terenie Polski, no okazuje się, że w Otoczenie polityków mających istotny wpływ na dostęp do informacji, także na proces decyzyjny, przenikają obywatele Ukrainy o bardzo dziwnych powiązaniach na wschodzie, bardzo dziwnych koneksjach rodzinnych, bardzo dziwnych koneksjach towarzyskich. Mówię tutaj o otoczeniu premiera Donalda Tuska, mówię tu o otoczeniu na przykład jednych, prominentnych polityków prawa i sprawiedliwości, m.in. Ryszarda C., który był europosłem i miał dostęp do bardzo ciekawych, Informacji. Mówiłem o tym oczywiście o, w, podcaście, w podcaście geopolitycznym wielokrotnie i to pokazuje, że państwo polskie jest kompletnie nieprzygotowane. I teraz proszę sobie skonfrontować ten raport Najwyższej Izby Kontroli z 2016 roku, te doniesienia mediów, te przecieki medialne z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tymi. Pro, z tymi projektami, z tymi planami, z tymi koncepcjami geopolitycznymi, na przykład stworzenia państwowości polsko-ukraińskiej, tak zwanego Ukropolu. Chociażby pan Marek Budzisz, tutaj jest dobrym przykładem, firma Strategy and Future, Jacka Bartosiaka i, i to co oni mówili jeszcze w roku 2022, kreślili te wizje, pan Budzisz przede wszystkim tutaj kreślił te wizje właśnie Federacji Polsko-Ukraińskiej, no to przecież to jest katastrofa dla narodu polskiego, to jest absolutna katastrofa. I ci wszyscy, którzy mówili od samego początku, że bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy skończy się dla Polski katastrofą, oskarżeniem, pauperyzacją, czyli zbiednieniem społeczeństwa polskiego, potężnymi problemami społecznymi, socjalnymi, problemami z przestępczością zorganizowaną, prze problemami szpiegowskimi, skończy się to ogromnym, ogromnym problemem. Jeżeli chodzi o wzrost roszczeń ukraińskich, także o oskarżanie Polski i Polaków o niedość duże wsparcie dla Ukrainy i oskarżenie wreszcie na końcu Polski o przegranie, przegraną Ukrainy. To Polska będzie traktowana jako kozioł ofiarny przez wiele środowisk politycznych, biznesowych, społecznych na Ukrainie. O tym wszystkim ja między innymi od samego początku mówiłem, i ci wszyscy, którzy tak mówili, byli odsądzani od Czci i wiary, mówili, że są defetystami, pesymistami, albo jeszcze gorsze epitety, że, że, że działają tutaj wbrew interesom Polski, a okazało się, że jest dokładnie odwrotnie że ci wszyscy, którzy mówili, że istnieje zagrożenie, ze strony Ukrainy, że zagrożenie są, są istotne, zagrożenia wypływające z takiej, a nie innej postawy decydentów w państwie polskim, mieli po, prostu, mieli po prostu rację. Natomiast ci, którzy się obwieszali ukraińskimi flagami, ci, którzy chcieli otwierania wrót do państwa polskiego przed milionami obywateli Ukrainy, działali właśnie na szkodę państwa polskiego, sprzecz, działali wbrew polskiej racji stanu i polskiemu interesowi narodowemu. I warto wyciągnąć z tego wnioski, to przecież nie tylko, tylko prawo i sprawiedliwość, to nie tylko Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Hołownia, ale także Większość, zdecydowana 90% Konfederacji. Pamiętajmy co, co mówił w 2022 roku Krzysztof Bosak, co mówił Robert Winnicki. Pamiętamy te wszystkie wpisy o obściskiwaniu Ukrainek. Pamiętamy Bosaka paradującego z ukraińską flagą w Klapie. No ci ludzie również są współodpowiedzialni za stan państwa polskiego dzisiaj, za to, że Właściwie władza miała nieskrępowane możliwości wpuszczania Ukraińców i dotowania, dotowania Ukrainy. Dzisiaj niestety mierzymy się z tym, z, tym, z tym problemem, mierzymy się z tymi skutkami tego wszystkiego i warto chociażby w kontekście najbliższych wyborów prezydenckich mieć na uwadze, to który kandydat. Jest za, za natychmiastowym zaprzestaniem wspierania Ukrainy, który mówi, to nie nasza wojna. To jest kluczowa sprawa, ponieważ no, trudno oczekiwać zmiany naszej, naszego stanu rzeczy, naszego położenia strategicznego, jeżeli będziemy cały czas popełniać te same błędy. A niestety wszystko na to wskazuje, co zresztą pokazuje Państwu w podcaście geopolitycznym, że cały czas Polska popełnia te same katastrofalne błędy. Litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis powiedział 20 października bieżącego roku w wywiadzie dla portalu Politico, że nadszedł już czas, aby ponownie rozważyć pomysł wysłania wojsk Unii Europejskiej w celu wsparcia Ukrainy. Czyli, krótko mówiąc, szef litewskiej dyplomacji wyraził taką wolę, aby Państwa członkowskie Unii Europejskiej weszły w otwarty konflikt z Rosją i z Białorusią. Z państwem związkowym Rosji i Białorusi. No, mamy tutaj tak naprawdę do czynienia z powrotem do pewnej koncepcji, którą rzucił, można powiedzieć, tak, w przestrzeń medialną prezydent Francji Emmanuel Macron, ale pamiętajmy, że w przypadku Francji była to. Inna formuła, natomiast czyli wysłania instruktorów, wysłania pewnych, powiedziałbym, ograniczonych sił, co i tak byłoby strategicznym błędem z punktu widzenia Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku, w przypadku Litwy mamy do czynienia z bardzo szerokim pojęciem i z bardzo, powiedziałbym, takim podejściem mocno konfrontacyjnym. Tutaj patrząc nawet na te zasoby, którymi dysponuje Litwa, można się zastanowić, skąd wynika, skąd wynika takie zacietrzewienie, taka agresja i taka ignorancja w przypadku polityków małego europejskiego państwa. No bo tutaj no, trudno sobie wyobrazić, aby Litwa w przypadku jakiegoś zagrożenia mogła sobie poradzić sama. W jednym z ostatnich podcastów geopolitycznych. Mówiłem Państwu o tej symulacji amerykańskiej konfrontacji Litwy i Rosji, gdzie Litwa po dwóch tygodniach była częściowo okupowana i prawie całkowicie zniszczona. Tak wyglądała ta amerykańska symulacja dla, dla Litwy. Więc tutaj oczywiście pytanie, skąd się to bierze, że państwo, które liczy niecałe 3 miliony mieszkańców, które, które tak naprawdę jest w pełni uzależnione? Je, jego, jego funkcjonowanie od chociażby tranzytu przez przez państwo polskie. No, wystarczy spojrzeć, spojrzeć na mapie. No, w tej układance geopolitycznej, przy skonfrontowaniu się z Białorusią, no, tranzyt z Europią, kontakt z Europą Zachodnią może być albo drogą morską, albo powietrzną, a lądowo wyłącznie przez Polskę. I tak małe państwo, tak słabe państwo prowadzi tak agresywną politykę także przeciwko mniejszości polskiej. Polska, właściwie rząd w Warszawie jest bezradny. Od kilku dekad nie jest w stanie nic zrobić, z agresywną polityką Litwinów, którzy ograniczają prawa do nauczania w języku polskim, ograniczają różnego rodzaju prawa mniejszości polskiej, chociażby zapis polskich nazwisk w paszportach. No pamiętamy szereg różnych problemów, z którymi styka się mniejszość polska na Litwie i mamy do czynienia z bezradnością państwa polskiego, gdzie Litwa jest. No, uzależniona w bardzo dużej mierze od, od Polski. Ta nieumiejętność rozgrywania tego jest jednym z oczywiście potężnych, fundamentalnych słabości decydentów w Warszawie. Litwa prowadzi taką politykę między innymi wobec Tajwanu, politykę antychińską, ewidentnie pod wpływem Stanów Zjednoczonych. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, że wpływy wywiadu amerykańskiego, wpływy lobbystów amerykańskich są ogromne i przenikają wszystkie istotne Struktury państwowości litewskiej. Litwa jest traktowana jako narzędzie, jako zderzak strategiczny Stanów Zjednoczonych i w konfrontacji z Chinami, i w konfrontacji z Rosją. To oczywiście nie jest zderzak strategiczny, używając tego kolokwializmu takiego kalibru, takiej wielkości jak Ukraina, ale na niwie dyplomatycznej bardzo często to właśnie dyplomacja litewska służy pewnemu podbijaniu bębenka wojennego, wzrostowi nastrojów, jest swego rodzaju takim balonem próbnym wypuszczonym przez amerykańskie e, amerykański establishment i nie inaczej jest dzisiaj. Ewidentnie ta wypowiedź Landsberg, Landsbergisa dla, dla właśnie Polityko pokazuje, że Landsbergis nie mówi tutaj swoim językiem, tak naprawdę. Przekazuje to, co, to, co Amerykanie chcieliby sprawdzić, w jaki sposób zareagują kraje tak zwanej wschodniej flanki NATO, bo o to chodzi. Zresztą spójrzmy na mapę. Mamy tutaj mapę tak zwanej dziewiątki bukaresztańskiej, i to, to jest bardzo ważne ważny punkt odniesienia. To jest takie zrzeszenie nieformalne oczywiście dziewięciu państw Europy Środkowo Wschodniej Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Chodzi o Pogłębianie współpracy z, właśnie między krajami tak zwanej wschodniej flanki NATO, ale doskonale wiemy, że jest to nic innego jak instrument, jest to traktowane jako. Jakby to powiedział George Friedman, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją, czy też no, między Niemcami a państwem związkowym Rosji i Białorusi. Zresztą początek tej, za początek tej bukaresztańskiej dziewiątki uważa się spotkanie w Warszawie 22 lipca 2014 roku. To wtedy zaczęto omawiać wojnę na Ukrainie, co, co bardzo ciekawe, wtedy uważano właśnie, że początek wojny na Ukrainie to nie... To, to właśnie jest to, co się wydarzyło na Krymie i w Donbasie. Następnie, więc mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone w sposób bardzo konsekwentny starają się wykorzystywać kraje. Bukaresztańskiej dziewiątki do realizacji swoich interesów. I niestety tutaj Litwa jest traktowana absolutnie instrumentalnie przez Amerykanów bez, absolut bez żadnego oglądania się na koszty, bo doskonale widać po tej symulacji, którą Państwu przedstawiłem, która była prezentowana zresztą na, na Litwie, na Litewskim Forum Biznesu, że Litwa nie ma większych szans zdaniem samych Amerykanów, generała Hodgesa czy generała Bridlowa. Nie ma większych szans w takim starciu z Rosją czy z państwem związkowym Rosji i Białorusi. No i tutaj oczywiście jest ważny komunikat dla polskich polityków nie idźcie tą drogą nie wchodźcie w buty litewskiej dyplomacji najpierw skoncentrujcie się na załatwieniu spraw z Litwą jeżeli chodzi o prawa polskiej mniejszości tutaj warto wykorzystać tę sytuację do tego aby mocniej nacisnąć władze w Litwie na, na Litwie które ewidentnie ewidentnie łamią prawa mniejszości, mniejszości polskiej. Natomiast pchanie się do wojny na Ukrainie, pchanie się do wojny z Rosją jest absurdalne. Jest absurdalne. Polska wiemy doskonale także z raportów Najwyższej Izby Kontroli jest kompletnie do żadnej wojny nieprzygotowana i społeczeństwo polskie jest do żadnej wojny nieprzygotowane. Warto tutaj mieć na uwadze te wszystkie wypowiedzi buńczuczne z 2022 i nawet jeszcze 2023 roku tych wszystkich prominentnych polityków, ekspertów, Komentatorów, którzy mówili, że Rosja nie ma rakiet, że Rosja przegrywa, że Ukraińcy zdobędą, podejdą pod Moskwę, że tak naprawdę Ukraina wygra wojnę, odzyska Krym, odzyska Donbass i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że Ukraina straciła już 20% swojego terytorium. Wojna toczy się w sposób no, bardzo ograniczony. Rosja nie zniszczyła żadnej infrastruktury, którą Ukraińcy odbierają zachodnią broń. To też jest bardzo charakterystyczne. To pokazuje, że to nie jest. Wojna pełnoskalowa, to między innymi oczywiście jeden z wielu elementów, ale to jasno pokazuje, że to nie jest wojna pełnoskalowa. Wojna toczy się naprawdę na niewielkim obszarze lądowym, jeżeli chodzi o terytorium Ukrainy. Nie są, w ogóle nie została porażona rakietowo-powietrznie, dronowo infrastruktura, którą Ukraina odbiera broń z zachodu, która, która płynie szerokim strumieniem. Więc mamy do czynienia z sytuacją wręcz kuriozalną. Te wszystkie wypowiedzi dyżurnych ekspertów, którzy są wielce zaskoczeni, byli wielce zaskoczeni, że nie powiodła się ukraińska kontrofensywa latem 23 roku, że nie, powiodła się, nie powiodł się rajd na Kursk ukraińscy, no, są po prostu naiwni albo oczywiście świadomie przyjmują propagandę ukraińską, co jest moim zdaniem jeszcze, jeszcze gorsze bo wtedy pokazywałoby to, jak głęboko jest spenetrowane przez lobby ukraińskie środowisko komentatorów, ekspertów i tak dalej. No tym oczywiście powinien zajmować się kontrwywiad, no ale widzimy, że przy tak potężnym nasyceniu społeczeństwa polskiego społecznością ukraińską, no trudno jest dzisiaj radzić sobie ze wszystkim. Pytanie oczywiście też, czy jest wola polityczna, aby zwalczać zagrożenie ze strony. Między innymi wywiadu ukraińskiego, no bo przecież doskonale wiemy, że oprócz tych wywiadów, które są na pierwszych stronach gazet, wiemy, że jest Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, Białoruskich, ale nikt nie podejmuje tematu, nikt poza oczywiście nielicznymi komentatorami, takimi jak ja nikt nie podejmuje tematu zagrożenia ze strony agentury ukraińskiej, niemieckiej, amerykańskiej, izraelskiej czy brytyjskiej. No a warto może byłoby się tym zainteresować i podjąć ten temat w sejmie, no ale przez ostatnich, przez ostatnie dekady nie było żadnego odważnego polityka, który podjąłby się sformułowania takiego postulatu, który powołania sejmowej komisji do spraw czy państwowej komisji do spraw zbadania wpływów Niemieckich, izraelskich, amerykańskich, brytyjskich czy ukraińskich na terytorium państwa polskiego. Może czas najwyższy. No, w każdym razie warto do, dokonywać dobrych wyborów w wyborach prezydenckich w roku 2025. Dziękuję państwu za uwagę.